Witam, Piotr Sztaba, Szkoła Spinania Kilimandżaro. Chciałem Państwu zademonstrować sposób przywiązania się liną do uprzęży dzięki czy poprzez ósemkę równoległą. Jak to zrobić? Najpierw odmierzam odpowiednią ilość liny. Łapię koniec liny, przykładam do środka klatki piersiowej, tu splot słoneczny, podnoszę linę do góry, końcówka opada w dół. Kolejna rzecz, skręcam dwa razy w lewo, raz i dwa, tą zgiętą linę i koniec przekładam przez kółko, tutaj taką dziurkę, przytrzymuję lewą dłonią ósemkę i wyciągam linę do góry. To przytrzymanie pozwoli mi umiejscowić ósemkę w odpowiednim miejscu, ona po prostu nie poszła do góry, nie wyemigrowała do góry. Teraz ta ilość liny tutaj jest wystarczająca do tego, żeby tą ósemkę równoległą zrobić. Co dalej? Zalecam przeplatanie końca liny przez szlufkę, zaczynając od szlufki górnej, a następnie przez szlufkę dolną, równolegle do łącznika. Dlatego, że zwyczajowo jest tak, że ten pierwszy raz zawsze trafiamy, drugi raz może mnie trafić. A jeżeli trafimy przez szlufkę górną i wydarzy nam się lot, to wtedy mamy środek ciężkości tutaj w okolicach pępka, nie obróci nas głową na dół. Jeżeli trafimy od dołu pierwszy raz przekładając i nie trafimy w górę szlufki, zwiążemy się, nas obróci głową na dół. Kolejna rzecz, będę przeplatał równolegle końcówkę liny do starej ósemki. Zaczynam od dziurki bliższej brzucha od dołu. Dociągam tutaj w ten sposób, przytrzymuję sobie kciukiem i palcem środkowym. I teraz patrzę, gdzie idzie stara ósemka. Idzie tak, więc równolegle przykładam. Mogę włożyć do dziurki bliższej brzucha, co byłoby źle. Wkładam do dziurki dalszej brzucha. To właśnie jest poprawnie. Kleję dalej. I teraz starą ósemkę przesuwam do środka, tutaj, a od zewnętrznej strony wkładam nową. Zaciągam wszystkie cztery końcówki. Tak? Końcówkę ma wystającą z jednej dłoni, z dwóch dłoni już jej nie widać. W przypadku nowej liny to może być tak, żeby ta końcówka wystawała troszeczkę z dwóch dłoni, ale przy linie, która już była kilkakrotnie używana, taka wystająca końcówka będzie odpowiednia. Z daleka widoczna jest ósemka jako równoległa, bo ona się nigdzie nie krzyżuje. Dzięki temu w najważniejszej czynności po związaniu, czyli w kontroli partnerskiej, partner zobaczy z daleka, że to faktycznie jest ósemka i będzie mógł to skontrolować. Ta równoległość też pozwala po dłuższym locie na swobodne rozwiązanie ósemki, a też jest nie bez znaczenia w przypadku lotów zaraz nad stanowiskiem, kiedy mało liny pracuje, mogą być niekorzystne współczynniki odpadnięcia, duże siły uderzenia. Jeżeli mało liny pracuje, to okazuje się, iż bardzo ładnie tą siłę uderzenia pochłania zaciskany węzeł, jeżeli jest ładny, równoległy. Jeżeli jest pokrzyżowany, to ta siła uderzenia nie może wejść do środka i jest ublokowana. Kółko od powstałej ósemki jest wielkości łącznika, ewentualnie troszeczkę mniejsze. I tak wygląda poprawnie związana ósemka równoległa, jak sama nazwa wskazuje.